Dobry widzowie, z tej strony AgroShimmy Games, w kolejnym odcinku z serii Rolnik z Kolonii. W dzisiejszym odcinku będziemy zaczynać pierwsze żniwa i bardzo fajne żniwa. Dobra, ale żebyśmy zaczęli żniwa, pierwszy raz wszystko przygotować, kombajn i wszystko. Palmy sobie tutaj, o tu jest Władziu. A, on sobie przy tym głównie stoi. Jest gra, o właśnie, wszystko bardzo stoi Władziu. Kurde, nie, może Władziu byśmy przy niej zostawili. A, przedstawimy sobie. Weźmiemy sobie Ursuska. O, czepiona. Dobra. Trzeba wózek wyciągnąć. Wiadomo. Dobra. A kurde, widzę, że nie chciałem się zrobić, że miałem. Ojojoj, widzę, zapomniałem sobie zmienić headera. Kurde. Dobra, ktoś na następny odcinek podmieni header. Dobra, Orsus zgaszony. Palimy bajzona. Gdzie w ogóle mam pszenicę? W tym zadaniu go nie będzie się dużo zmiana, bo w końcu się raz nasypiemy naszego pszenicę. Weźmy się gdzie indziej sypać. O, ale się kurde widzę manewruje. Będzie mi za jak będziemy robić. Widzę się trochę już pozdziera przez ten sezon masz, co to u nas był on. Tak jak i header. Header też już się trochę pozdzierał. Hop, 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 góry. Dobra, zgaśmy trochę bizonka. Cyk, cyk, cyk. O, niech trochę pochodzi jednak trochę, widzowie, może. Póki bizon rozgrzany, to my, widzowie, palimy Ruska i pojedziemy sobie. Widzę, że trochę parkoczymy, zgrobiamy tym naszym ciurwieczym. No dobra. W sumie już biją się rozmiar, kto stoi. Stoi i my jedziemy zgrabić. Ruski. Zawiesz, Ruski dawno nie robił, nie wadził. A, i kurnia was. Do przyczepa dostała nadstawki, nie wiem czy o ostatnim odcinku mówiłem. Dostała nadstawki, to nasza, na 8 ton ponad. I ta przyczepa jeszcze za to, że przymrożona nie ma to inna ma teraz. Były czarne, nie podobało mi się to bardzo. Czekajcie, bo to jest wszystko się wygląda. Zobaczymy czy to będzie, jak to będzie chodziło w ogóle. Czy to będzie zrobiło? O kurwa. Chyba jednak widzowie tego nie będzie los. Zgrabia cię się szybko zawsze zgrabia. Nie wiem czy właśnie my tą naszą też chyba nie będzie jeszcze zgrabiać się tak trochę. Ona nie jest zła. To może sprzedamy, byśmy to widzowie może zarobili z tego jakieś pieniądze. By my to sprzedali. To widzowie mamy się dobry pomysł, żeby to sprzedać. A my se tamtą zgrabiarką my damy radę z nią. Chociaż będzie w tym roku trzeci łokę się dosiać. My się okna wiecie, że też mieć z tej kieszonki. Trzeba barki w kieszonkę i sprzedawać. Tak ja myślę, to jak o tym w sumie będzie. Każde będzie jeszcze więcej pieniążków. Bo aktualnie na stan konta znowu 6 koła.
A już jest po zimie. Czy niby pole kupiliśmy, no niby ta. Kupiliśmy pole, przekąsarkę i co my jeszcze kupiliśmy? Pole, przekąsarkę i rozrzutnik. No niby jo. Właśnie, czekajcie, tylko coś sobie sprawdzę, jedną rzecz. Chodź tu, Mercedesik, co to do ciebie jest? Zostałem. Uskanowany. Kurwa, się wezmę. Tylko czekajcie, bo ja wzywam skanowany. Tak, to został oskanowany. A nie, to może wyjść. Może jednak nie. O nie, to nam za dużo rzeczy pokazało. O nie. A, ja zobaczyłem. O, 48, drogi, fajne. Czekajcie, to tylko to zobaczy. Tigo, tigo. Chyba tyle tych montuje, że... Mam aktualnie 30 krów. Aby ktoś się pytał, mój stan kodowy, mam 30 krów aktualnie. Mam, w sumie ja. 30 mumek. Mlecznych to nie miel, tam jest trochę cielaków. Właśnie. Trochę jest cielaków, trochę jest wszystkiego. Nawet to idzie, wam widzę, powiem taka o. Siłownikowej dobrze idzie. Chyba to widzę, sprzedamy. Dobra, pieniądze się dostać, myślę. Dobra, nie patrz, co stoi. Gdzie będzie miecz wysypać, tak trzeba pomyśleć, sensownie w zowie. Czy tu jest wolne miejsce? Sumę się można wypierdzielić. To jest tak przygotowanie bardzo żniwcze, to będą w dzisiejszym odcinku. Dobra, czekajcie. Weźmy 60. A, weźmy w ogóle... Co, i znowu zapisano, może tu... Nie, sumę weźmy. Zabierzmy sobie. Samozwierca działać, bo pisać kurde. Posłuchamy się. No wybaczcie za to, że jest takie. Dobra, ich stoi. Weźmy do sedo, teraz jedziemy. Są zbierające. Znaczy nie, ale są może stać. W sumie nie, ja tak nie może było. Wiesz, a po prostu ja wiecie, jak tam się wziąć pierwszą czapę. Drzwi się otworzyły, pięknie otworzyłem. Czy wyjechać naszą lądarą? Rozłożę może ją. W końcu mamy swoją lawetę. O, to sanka, ale taka ona z domu też nie była. A, to ładnie sobie remontowaliśmy. I będzie na nasze potrzeby, wystarczy nam. Powiem wam widzowie, nam pewnie na nasze potrzeby, to nam bardzo dobrze wystarczy. Trochę tu musiałem ci powiedzieć, ale dobra, chciałbym. Ale to tak może byśmy nie jeździć za bardzo. A, musimy na pewno przedstawić, co nam przerzucić indziej. To musi być wolna, no żniwa, jak wiadomo, jak to żniwa. Osłonę trzeba przyjść tu. Trzeba jest tutaj, tylko trzeba... Trzeba przyjechać do przodu, podjechać. O to bardziej chodzi, żeby przyjechać do, podjechać bardziej do przodu. Możemy tam z tyłu sobie podrzucić słowa. Nawet nic kablów nie będę zaczepiał, tylko... Myślałem o zmianie innej trochę kupienia sensu więcej.
Dobra. Drzwi ta. Hup. Dobra. Idealnie. Idealnie. Ma szybko, wydaje takie no. Co trochę wiecie, ogarnąć tu. Właśnie, trzeba ogarnąć, bo tu będzie burdel. Tu burdel, bo tu już tej szona nie masz tu leżeć, no w ogóle. To nawet do temera, ale nie masz tu leżeć, bo to jest. Bo tu trzeba będzie zbożyć z panem, więc wiecie, jak zbożą być z panem, to lepiej, żeby to nic nie było. Trochę tego wam powiem, tu było jednak. Nie wiem, czy siana ogólnie zrobimy w... będę stał się w Sensonie. Będę chciał zrobić 3 pokosarz. No właśnie. Czyli na nie, wydać, nie, na, nie do końca wierzchnięci trawnej robił, starał się, nie takiej na nie, nie najwyższej fazie. Zrobił pokos, tylko trochę niższej chyba. Właśnie. Kurde, trochę mam tej sumie, jak wam widzę, by było. Przełomnie, tu teraz tu się ładnie podrzuci. Drzwi nie trzeba i tak otwierać, może i na drzwi może polecieć. Drzwi i tak się teraz nie będzie otwierało za szybko. Będziemy bez drzwi teraz otwierania. Chodzi, bo to wiecie, do paszowozu jak się wrzuca słomę, daje się słomę trochę krąży miały. Tu wszystko pięknie, moje krówki, widzicie, mućki chodzą. Chodzi o jest. Tu jeszcze są jakieś są trzy bale rzucone. Tu, a tu już nie ma więcej bale. Tu obciążnik stoi, nie mam innych tutaj. No, możemy jechać kosić. Tu jeszcze są, ale jest. O sukcesie możemy sobie zgasić już ich. Ciebie. Czyli jeszcze my sypiemy tu. Tu pszenicę. Tam. Z kukurydza, dobra. Wszystko pospróbowane. Będziemy kosić, myślę. O kurwa, przegrywałem. Pojechałbym najchętniej na pole w ogóle inne, ale dobra. Pojedziemy na trochę może dalsze pola. W tym polu były siewy? Kurde, teraz nie mogę sobie przypomnieć, na którym, na jakim ja polu ogólnie siałem. Czy na tamtym, czy na tym? A zaraz się dowiemy. Czyli dobra, idziemy po prostu tam, gdzie bliżej. Nikt nie jedzie, skręcamy. No, to targo pięknie, widzowie. Dziewiąta już ładnie przesekło. No. Już będzie dużo kuszenia w zasadzie. Tędy jedziemy przez łąkę kogoś tam. Kiedyś bana to kiedyś będzie moja łąka. Miałem ją, ale. O, potem oddałem ją z dzierżawy. Chłop mi ją zabrał. Z dzierżawy. Sam teraz jej nikt nie uprawia. Pytałem się, czy mogę mu przyjechać tutaj trochę. Tego chłopa. Znaczy, no to był mój. To mój to sąsiada pole. To pytałem się tego, co tu mieszka. Pytałem się, czy mogę przyjechać. On powiedział, że no możesz. No bo pozwolił mi widzę przyjechać. No bo mówi, on i tak ja będę mu kosił. Bo ja prawie jedyny. O tu na tej części wsi, to ja mam jedynego kombajn. Ale ja nie tylko usługowo koszę. Też dla pomocy troszkę. Czyli nie, znaczy nie zawsze ja koszę, bo nie, do niektórych tu kto inny przyjeżdża. Z tamtej o, z tamtego okąd. Jęczmionka ładna, kurde, myślałem, że będzie gorsza.
No piękna, ładna. Joanna, widzę, wam powiem, jęczmionka szczerze. Duża. Kurde, bujna. Żeby mnie to widło, by mi podnieśli. Kurde, kombajny, dobra, bisona się potem stankuje. To już ostatni widzowie chyba sezon bisona. Albo chyba w sumie. Boże, dajmy mu jeszcze jeden raz rok być. Niech pobędzie jeszcze jeden rok. Ale to już będzie tamten rok, to już go wyremontujemy w zimę. Nowe, inne w ogóle chyba koła dostanie, tylne i przednie. Dostanie kabinę pewnie, by dostał. Trochę lepiej byłby zrobiony. Tak ja myślę. Trochę by go lepiej byśmy go zrobili. No właśnie. Trochę, żeby on lepiej chodził. Jeszcze to było ostatni sezon, jego byśmy wyremontowali, z tego byśmy potem go sprzedali. O, tylko że w tym sezonie też bym trochę klasz jeszcze dojdzie. Dzierżaw. No i mam jak ten pół dzierżawy? Nie wiem, w sumie widzę nawet ile mam pół dzierżaw. Cztery... A, mam, wiem ile mam. Mam na pewno mam. Trzy pola w dzierżawie. I łąkę. Czyli można to będzie w tym sezonie wykupić. Może jakieś pole, może łąkę, a w sumie jedno to jest takie pole, że ona w tym roku by mi zabiera chłop. No to w sumie, bo tylko na rok z niej podpisałem dzierżawę. No to w sumie, to i tak nam nic nie zmieni, czyli możemy powiedzieć 3, możemy kolejną brać dzierżawę. To już byśmy brali na drodze na pewno 5 lat. Tu trzeba już tak widzowie się ustawić, bo przecież jak to będzie jechać, zaraz będziemy jechać sypać, pewnie się będzie trzeba. Tak ja myślę, co najmniej, to będzie się sypać, bo już prawie, dużo, kurde, już prawie się wysypuje, już całe okienko, to już to będzie się zaraz sypać. Kurde, słuchajcie, dobra, wyłączamy, rura, hip. Stój, bizon, idzie, szybko. Hop, hop, hop. No. Jest ogólnie też szansa, że tutaj kolejny nabytek będzie fajny, ale to jeszcze poczekajcie. Ogólnie widzowie, jak ten nagrywam odcinek, to kiedy nagrywam odcinek, ten jak kupiłem rzeczy, wtedy to jest słabiej. Po tym, po nagraniu odcinku, tydzień później, wychodzi różnik, który chciałem kupić. A tu już kupiliśmy rzuciki i w sumie dobrze jest. Kable są, tylko jeszcze z kosów tej przepiegu nie zrobiliśmy. Tu ogólnie są plany, widzowie, zobaczcie, przyczepa się idealnie mieści. I jeszcze jest nawet luz, ta bluzka będzie w tym roku wycinana. Tu dusi ładnie zasypie, bo tu jakiś dołek jest, ja go zasypię całego. I tu będziemy mieli przez, będziemy mieli my. Wjazd na gospodę robi. I to nam tak uratuje. To się jeszcze krzaka wytnie. Dobra, siadamy. Bucik? Co, dobra. Kurde, który to chodzi wyjechać? To przecież ja się tu nie złamę. No, się tu nie złamę. Jeszcze coś tu przepad tamto z Maja. Będzie szurwana. Bo będę chciał po tym kupić inną. Na razie chyba będzie szurwana. Ale nie jestem sobie pewny, czy będzie, czy nie. Bo bym chciał sobie kupić innego. Teraz już nie będziemy jechać przez łąkę, tylko i też na kartofle trochę. Teraz pojedziemy trochę inaczej. Dobra, ta autostanka D55, że kupiliśmy z taką. Kurde, cieszę się, że ją kupiliśmy sobie. Mamy kontakt z Kiprem. Czyli na kieszonkę też będziemy lepiej w ogóle. Właśnie. A w tym roku na akty ziemniaczki. Planowałem nowy sprzęt kupić. Ale to chyba jeszcze nie, znaczy może pożyczę.
Tylko poncho dziwnie do nowy zrobić, nowa kupić. Lepszą. No na ten odcinek mogłem w sumie kupić już. Oj, dalej. Czekajcie, włączam. Sypie się, dobra. Kurde, ładno wyjdzie po zboże. W tym roku ładnie, pięknie to nawet sypie. Dobra, jedziemy. A, po rurę z góry, hop. Jop, dobra, rura się złożyła. To jedziemy. Nie no, dobrze widzowie, dobrze, bardzo dobrze. Właśnie widzowie, idealnie, się cieszę. Zrobimy do tej pierwszej nadstawki, teraz dorobię, miał być drewniana, ale już mówię, jak już robić, to już lepiej na dłużej zrobić. Już na dłużej starczyły one, już zawsze będą dłużej. Drewnianem zrobił, zaraz by się pomału i była dupa. A tak od razu sobie zrobiłem metalowa. Z blaszki dogiełem wszystko ładnie, blaszkę zrobiłem. Ogólnie w tym widzowie będzie na tyle, zostawcie łapkę w tym odcinku, będzie na tyle, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, no i się.